Dzień dobry, jest mi bardzo miło y, przywitać Was w drugim sezonie podcastu Sharing is Caring. To podcast, który powstaje w partnerstwie z marką Reserved i prowadzą go ja, czyli Angelika Kucińska. I ja, czyli Aga Kozak. Dzień dobry, witam w kolejnej serii podcastu Sharing is Caring. Tym razem odcinek, na który y, myślę, że... Wielu z nas i wiele z nas czeka. Chłopaki też płaczą i mogą prosić o pomoc. Podcast powstaje w partnerstwie z Reserved, a prowadzą go Angelika Kucińska i Aga Kozak. Tym razem, <noise> Tym razem będziemy rozmawiać o męskości, wzorcach, modelach przyszłości. Spróbujemy sobie zbudować albo zastanowić się, jaki powinien być, jaki będzie mężczyzna przyszłości. Zaprosiłyśmy. Y ekspertów. Mm -hmm. I są z nami dzisiaj w studiu Remigiusz Ryziński, Dzień dobry. Filozof, pisarz, genderysta, queerowiec. Zgadza się wszystko. Tak, tak. I Piotr y, Nerlewski, aktor Autor książki Życie ciężko wchodzi bez popity książka o bardzo męskim tytule. <trym> 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 tak, to <trym> prawda, dzień dobry. Zacznijmy od tego, żebyście trochę nam opowiedzieli o tym, co wymyślicie na temat tego pojęcia męskości. Bo jak rozumiem, to nie jest jakiś monolit. To nie jest coś, co jest już ustalone od tysięcy lat, i my wiemy, co to w ogóle jest. Z punktu widzenia badań genderowych i queerowych, ale także feministycznych studiów nad kobiecością, męskość, jak większość tego typu terminów, jest konstruktem społeczno-kulturowym. Została wymyślona i właściwie jest ciągle wymyślana, określana, dookreślana jako pewne słowo klucz, które ma otwierać perspektywę rozumienia świata i przestrzeni, w której i czasu, w którym się znajdujemy. Nie ma monolitu męskości, ale nie ma czegoś, też czegoś takiego jak kryzys męskości, w związku z tym, bo każda męskość ma swoje. każdy rodzaj męskości, tych męskości jest oczywiście mnóstwo, może być określony teoretycznie i kulturowo, może się sprawdzać w różnych warunkach w związku z tym trudno mówić o tym, żeby jakaś męskość była w kryzysie, o ile nie mamy na myśli tego, że mówimy o męskości hegemonicznej, która w tej kulturze, w tym momencie na przykład zostaje poddana jakimś testom i próbom i tych testów i prób nie jest w stanie przejść. Wreszcie wręcz dla mnie to, co my dzisiaj rozumiemy pod wyrażeniem, pod hasłem kryzys męskości, to dla mnie nie jest kryzysem, a wręcz w nadziei dzieją na fajniejszą przyszłość męskości, a sa samo słowo kryzys ma bardzo negatywne konotacje i w ogóle uważam, że nie powinniśmy go tutaj y, używać, bo to, co się dzisiaj dzieje wokół męskości jest super. No wiecie, no ja mogę przez pryzmat jakby też tego, co ja zauważam a propos tego, co mówisz. Y ludzie się boją kryzysu męskości, boją się swoich uczuć, boją się tego, że mogą też płakać. Jednak jest coś takiego w społeczeństwie nadal, Ludzie, proszę, ludzie, 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 <laughs> ludzie, ludzie się boją. E, ludzie się boją tego, że pokazą, pokażą łzy, poproszą chusteczkę na seansie w kinie. E, jednak jest coś takiego, że jednak ten facet ma być usposobieniem jakiegoś takiego ciągle silnie, mocno stąpającego po ziemi, broniącego rodzinę, jeśli ją ma, oczywiście, no bo już coraz częściej nie ma. E, więc więc no, tak mi się zdaje, że, że to jest ciągle, ciągle jest, jest, jest to jakiś proces. I tak jak mówisz, no, że ten kryzys fajnie że następuje, tylko mhm. że rzeczywiście ciężko go nazywać kryzysem. Mhm. A kto y, y, słuchajcie, kształtował wasze y, wyobrażenia o męskości i tym, czym męskość powinna być? To jest takie pytanie o y, pierwszego męskiego idola. Z nazwiska? Ale ja poproszę, gdybyś był tak uprzejmy. A wiesz co? Jeśli miałbym się cofnąć do, do dzieciństwa, to myślę, że takie elementy, które można byłoby zdekonstruować jako męskie, przejawiała raczej moja matka. Natomiast jeśli chodzi o jakieś idoli, no to już pewnie rodziły się na poziomie akademii. Gdzie poznawałem różne teorie i gdzie też no, jakoś tak identyfikowałem się z niektórymi z tych twórców, powiedzmy, ale raczej nie na poziomie, nie wiem, cielesnym czy, czy jakiejś, jakiejś konstrukcji psychofizycznej, typu odwaga, raczej, raczej wiedza, mhm. która zawsze była dla mnie takim wyraźnym sygnałem. Co do poziomu męskości. Mm -hmm. wiedza, i wiedza, wiedza i władza. Wiedza i władza. Wiedza i władza też władza. jest o dominacji. Mm -hmm. Absolutnie. Mm -hmm. y no wiecie, ja i ja też y jestem w takim wieku, że trochę jakby zaglądam wstecz i robię taki rachunek sumienia. No i trochę jestem na takim zakręcie przypominania sobie, jaki wpływ miał mój ojciec na mnie jak i jaki moja matka. I jest to w pewien sposób rachunek sumienia i też taki. Taka suma tych wszystkich wypadkowych. Mój ojciec na przykład był takim typowo stereotypem, stereotypowym mężczyzną. To znaczy, no, synek masz być twardy. Synek, no wiesz, to są bardziej takie prawicowe poglądy. To jest ta miękkość, jest no, trochę jakoś taka nie, nie na czasie. Mhm. Więc, więc ja się uczyłem z jednej strony tego. Z drugiej strony to jest ciekawe, co Remek tu powiedział, bo mama też miała jednak tą męskość, bo mama opiekowała się nami. I to jest taki, i w tej modelu rodziny do pewnego czasu to jednak moja mama była bardziej męska, bo ona jakby nas broniła. Wysyłała nas na, na dodatkowe zajęcia, jakby też wysyłała gdzieś nas na narty. Yy, sport, mhm. jakby inwestowała w nas. I ja teraz widzę przez, przez pryzmat czasu, że to też jest męskość i że to była większa męskość niż mój ojciec yy, tą męskością jakby epatował. Więc, więc yy, no, więc ta mama rzeczywiście jest to, jest to, jest to ciekawe. No. A ty też, bo jakby sport był, dużo, sporo sportu było w twoim życiu zawsze, a to S też jest taka przestrzeń, w której jest sporo Tradycyjnej męskości. Y, to prawda. Jest to ciekawe, bo ja też byłem trenerem piłkarskim. I jak byłem ogolony na łyso, mm -hmm. to rodzice do mnie podchodzili i mówili: proszę, się, dzieci. Tak, proszę się obchodzić z, z moim Wojtkiem tam, żeby pan nie krzyczał na niego. Bo łysy, bo trener mm -hmm. łysy, prawda? Więc mm -hmm. to też może ja wyglądałem na, mm -hmm. na takiego męskiego męskiego. A ja na przykład z kolei z dzieciakami robiłem tak, że udawaliśmy faule na boisku. Na gwizdek wszyscy się miotali po tym boisku i się łapali za nogę. Biegaliśmy, żartowaliśmy, więc ci rodzice nagle byli zdumieni, o co tu chodzi. No to nie był taki trener, jaki, jaki oni sobie mogli wyobrazić, że właśnie taki trener będzie trenował ich dzieciaki. Więc to też fajne, i oni zaczęli mnie tak bardzo lubić, ci rodzice, że jakby totalnie mi dali zaufanie. I to też było takie, moim zdaniem, takie gdzieś niszczenie tej męskości, właśnie tej stereotypowej. Właśnie to jest ciekawe, o czym mówisz, bo stereotyp to jest rodzaj fantazmatu, czyli jakiejś takiej kliszy, która w oczach społeczeństwa może stać się prawdą obowiązującą. Ona może uwierać, Możemy się jej bać, i możemy się jej nawet wystrzegać. Natomiast ona będzie dominować jako jakaś naczelna wartość. I właśnie w tego typu sytuacjach, jak sport, jak robienie kariery, jak wybór studiów, czy stawanie się ojcem, one będą pokutować najbardziej, dlatego że mhm. również mężczyźni. Jakby zasada dekonstrukcji patriarchatu obowiązuje nie tylko jakby czy obowiązuje czy nie jest marzeniem Wyłącznie kobiet, ponieważ patriarchat, jako przemoc symboliczna, dotyczy również mężczyzn, czyli musisz być taki, a nie tak, inny. Absolutely. I myślę sobie, że mężczyźni bardzo często zdają sobie sprawę z tego, że nie doskoczą do tego mm. wyobrażenia, tej hegemonicznej męskości, jakiejś takiej przemocowej wręcz, która miałaby odzwierciedlać tę rzeczywiście prawdziwą męskość, która jest po prostu konstruktem. Mężczyźni wiedzą o tym, jakoś um, odczuwają to jako um, taką boles bolesną, um, powiedziałbym, um, no właśnie, przemoc, której muszą sprostać, ale wcale tego nie chcą. Mm -hmm. Sami się jej wystrzegają, nawet wręcz boją. No ale to jeśli wiedzą i nie chcą i się boją, to, to czemu aż tyle aż tylu traktuje to jako wiesz, taki bo, kultura wzór ma, do... bo kultura ma charakter opresyjny, ona działa po prostu w taki sposób, że stawia nam pewne wzorce, które są, oczywiście wymyślone i nierzeczywiste. I daje nam zadanie grupowo, społecznie, daje nam mm. zadanie, abyśmy traktowali to jako coś, do czego będziemy wszyscy zmierzać. To się zaczyna bardzo wcześnie, bardzo silnie rozwija się na przykład na poziomie szkoły. Gdzie powstają stygmatyzujące wypowiedzi typu bądź męski, bądź męska, tak, albo tak, masz tak. takie, wiesz, męskie zainteresowania, czyli na przykład matematyka, co jest oczywiście absurdalne i wszyscy rodzice i dzieciaki też pewnie do, do pewnego stopnia zdają sobie sprawę z tego, że nie jest to prawdziwe, ale idą w to, ponieważ stworzyliśmy taki schemat, że męskość jako koncept jest wartością naczelną. Mhm. No właśnie. No, no ja mam 33 lata, jeszcze nie mam rodziny, a jakby ta presja tego, że muszę być głową rodziny, założyć rodzinę, że, y, dawać y, jakby pieniądze na tę rodzinę, jakby, że, że to ja powinienem, jakby po pierwsze, być odpowiedzialny, by, y, dawać bezpieczeństwo i po prostu stanąć na wysokości zadania. Hello? Jakby, no. Jakby co ja jeszcze tu robię? Ale zaraz, co ci to robi? To, znaczy, to, to, mi, to mi stwarza, znaczy, po pierwsze to stwarza tą właśnie męskość, o której yy, właśnie była mowa. Yy, że właśnie taką stereotypową, yy, stygmatyzującą trochę nas. Yy, a po drugie, no taka, taka jest presja po prostu, żeby, żeby właśnie być takim modelem i żyć w, w takim modelu męskości. No. Wiesz, ale myślę też sobie, że my jesteśmy tutaj jednak w pewnym wieku, a te młode osoby, z którymi ja e, mam do czynienia, które na przykład przychodzą na akademię i, i zaczynamy, mieć, e, zaczynamy zajęcia, czy to z filozofii, czy z genderów, czy jakieś seminarium feministyczne, cokolwiek. I ja myślę sobie, że coraz częściej dostrzegam w nich e, bardzo daleko idącą zmianę świadomościową. Te osoby przychodzą już. E, Przynajmniej z, z otwartością i z ciekawością. To nie jest dla nich sytuacja, w której to ktoś z nich kwestionowałby swoją tożsamość, która miałaby odpowiadać jakiemuś nieprawdziwemu i, i właśnie opresyjnemu stereotypowi czy, 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 czy jakiejś formie. Myślę sobie, że oni sobie sami zadają pytania, są na tyle odważni, że przypatrują się w jaki sposób tworzy się ich tożsamość i w sumie jakby cieszą się temu i, 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 i myślę sobie, że, je, że jednak widać te, te, te zmiany społeczne, że my jednak no dostrzegamy, zobaczymy, ty też, o tym mówisz. Myślę sobie, że ty w jakimś sensie masz łatwiej, bo jesteś aktorem, więc trochę też tej miękkości społecznie jest, zostanie ci wybaczona, że tak powiem. Że masz pewien inny model, że ty nie musisz, bo ty masz wrażliwość. Twój jest, zawód i, wymaga ta, tego no że właśnie. Że był tak, tak. W kontakcie tak. ze swoimi emocjami. Tak, bo A to, prawda, to prawda. A usłyszałeś kiedyś, że Twój zawód jest niemęski? Mm, nie, ale bardzo często. Słyszę wobec siebie, że mnie ktoś próbuje wrzucić do pewnych ram. Jakby Niekoniecznie wie, co ze mną zrobić, bo z jednej strony akceptuje mnie i jakby cieszy się na przykład, miałem taką, taką sytuację, że szukałem podwózki z Gniezna, w którym kończyłem spektakl, kończymy w miarę późno. W historii przemocy, tak. I mówię, słuchajcie, kto mnie może podwieźć do Poznania? No potrzebu potrzebuję do Poznania. No i nikogo nie było, ale był gościu, który wyszedł po spektaklu, i patrzy na mnie. Wryty. Ja mówię, słuchaj, cześć, cześć. Słuchaj, potrzebuję podwózki do Poznania. Możesz? On, e, czekaj, czekaj, w sumie mieszkam w Gnieźnie, ale jest co, Podwiozę cię. Jezu, to jest niesamowite. Dziękuję ci za spektak. Jedziemy? No już, ma, już jest pewien problem. I tak. Słuchaj, wiesz co? Jak to jest ty, mm, że ten, że, no ja mówię, o coś chodzi? No, y, jak to jest? Y, słuchaj, j, że co, że całowałem się z drugim mężczyzną na scenie? No. <tulę> Bo z jednej strony akceptuje mnie i jakby wie, że ma do czynienia z aktorem, i dla niego to jest jakiś super, bo był na super spektaklu, ale z drugiej strony nie potrafi mnie wsadzić w ramę. Jak to jest, że on się tu całował z facetem, bo jakby z kobietą to by już był spokój, prawda? Ale jak to jest w ogóle. No i, za i zawsze jakby spotykam się z tym problemem, że ktoś mnie próbuje wrzucić i jakby, jakby gdzieś w swojej liście gdzieś odhaczyć. Że kim ja jestem? Z tą empatią, z taką wrażliwością, z takim otwarciem, a z drugiej strony piłka nożna no. no i boks. A jest z drugiej strony piłka, nożna i boks. Jakby, <laughs> gdzie to jest, gdzie ta męskość jego jakby jest usytuowana? Gdzie to jest? No i Lubimy jasności, prawda? No, no bo... chyba tak, że jakby ten... Przy czym jak ja sobie y, y, pomyślę o tym, w jaki sposób męskość w ogóle kształtowała się też przez wieki i y, też y, już mamy tu do czynienia z profesorem, więc oczywiście sięgnęłam do tych wielkich tomiszczy. <grymka> również dla, dla siebie i dla Rymka. I do tych tomiszczy jest taka hi, historia męskości jest taka piękna, piękna wydana. I tam jest y, wprost jakby w tych esejach, bo to właściwie bardziej są eseje powiedziane, że męskości przez wieki były kształtowane na tak różnych arbitralnych zasadach była inna męskość, która była wojskowa i do tej pory według mnie jest. Jest inna męskość, która jest biznesowa, nazwijmy to w tym sensie, czyli niegdyś kupiecka. Um. Były inne rodzaje męskości, które należały do ludu i inne rodzaje męskości, wiecie, francuskim władcom wow, było można bardzo dużo. To nie jest tak, że to jest gdzieś w biologii i jest po prostu, powiem to słowo, w penisie. Z pewnością można powiedzieć, że wyglądy męskości, one są ewoluowały, zawsze są zgodne z prawdą czasu. To, może być, to mogą być peruki i makijaż, to może być zbroja, to, 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 to jest jakby emblemat pewnego schematu męskości, natomiast niewątpliwie to, co wyróżnia, przynajmniej w teorii, od zawsze męskość, to władza. Znaczy męskość hmm. jest zawsze związana z władzą Możesz być giermkiem, ale twoja pozycja Społeczna będzie wyższa Niż na przykład pomocy kuchennej Która jest kobietą Ona zawsze będzie związana z władzą Ona się, ten, Takie pojęcie rodzi się wprost W teoriach państwa w starożytnej Grecji Mamy takie dwie Na przykład dominujące Platona i Arystotelesa Tutaj warto zauważyć, że Arystoteles postrzega o Bycie człowiekiem Tylko w kategoriach obywatela Obywatelem mógł być tylko Mężczyzna wolny na, na dodatek, tam, który skończył pewien wiek, był wykształcony i, i, i prawda, z, z, pewnych, z pewnych kręgów. To nie znaczy, że on y, nie uważał, że niewolnicy y, czy kobiety i to jest okropne, że mówimy to w jednej linii, ale, ale też bardzo... No ale po przeciągu. A, a, po, a może, po, wiesz, po myślniku, bo, 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 to, bo to jednak jest właśnie tak. To, to nie było też tak, że to były nie wiem, osoby traktowane jak zwierzęta. Natomiast nie byli to w pełni ludzie, ponieważ nie mieli praw obywatelskich. Ciekawe u Platona z kolei jest na przykład to, że oczywiście wszystkie dyskusje w starożytnej Grecji, prawodawstwo, sport, wszystko, wojsko, to wszystko są przestrzenie Wyłącznie męskie, kobieta jest w Grecji właściwie nieobecna, co widać w najbardziej kultowych, że tak powiem, źródłach starożytnej myśli, czyli w dialogach Platona, w których występuje właściwie tylko raz kobieta i jest przywołana przez Sokratesa jako doświadczenie jego, nie jako obecność w danej, w danej sytuacji. Jest to diotyma, która posiada mądrość. Natomiast ona jest konceptem, ponieważ mhm. na, owszem, Platon do swojej akademii wprowadzał kobiety, otwierał akademię na kobiety, ale z drugiej strony one po prostu były, funkcjonowały jako element do, dodany. W, w dużej mierze. No, oczywiście potem na, na przestrzeni wieków to, to, to się nawet, prawda, nie chcę tutaj wchodzić w historię w filozofii, ale przypominam sobie chociażby z IV wieku, już naszej ery, <laughs> świętego dobra, Augustyna, dobra. słuchajcie, który zostaje biskupem mhm. i ma wspaniały, intensywny romans z kobietą, którą to kobieta jest w niej absolutnie zakochany, mimo że na początku mówi, mm. że traktował ją wyłącznie cieleśnie, ale jest z nią w niej zakochany. Rodzi się z tego. Związku dziecko, ale matka Monika, święta Monika, zauważa, że jego, jej syna czeka większa kariera i w związku z tym y, ta kobieta zostaje bezimienna swoją drogą y, y, zostaje odesłana. No bo męskość łączy się z władzą. To pierwszą e, prawda, rewo, rewolucjonistką, która w dziedzinie no powiedzmy antropologii e, zadała pytanie o płeć i o męskość, była Margaret Mead, która, e, e, słuchajcie, no w czasie, kiedy Freud konstruował swoje absurdalne teorie o dominacji penisa nad wszystkim. Skoro już raz użyłaś mhm. tego słowa, to ja sobie pozwolę. Mhm. Ona badała rzeczywiście ludy, w których dostrzega, że płeć i rola płciowa są konstruktami społecznymi, kulturowymi i zależą po prostu od pewnego rodzaju umowy. A nie są w żaden sposób no. ani biologiczne, ani naturalne. Skoro wywołałeś Freuda, to ja wspomnę Junga. Jung uważał, i to było już przełomowe, bardzo rewolucyjne za jego czasów, a wydaje mi się, że jak sobie dzisiaj obserwujemy rzeczywistość, to wciąż wydaje się nam niektórym na pewno bardzo kontrowersyjne. Kontrowersyjna wydaje się ta teza, że każdy z nas, w sensie osoba męska, nosi w sobie jakości żeńskie, osoba żeńska nosi w sobie jakości męskie. I trzeba przekraczać binarności, żeby budować nowe koncepty i nowe wzorce. Boże, kiedy to było, nie? Kiedy no? to było, nie? A gdzie my jesteśmy tak. teraz? A to. I, i, to y, profesorze. <noise> A to, czy to nie Jung mówił o tej, te, o tej tak. sferze tak. szarości, takiej, że ta szarość mm. nie jest po prostu szarością, szarością, Pięknie. ona ma zawsze odcieni i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby w tych odcieniach po prostu są różne konotacje. Teoria zawiołalistyczna oczywiście bardzo silnie była zarysowana od samego początku, aż po, aż po Lakana i dalej. I pewnie Rziszka, nie, nie wiem, bo się o tym nie zajmują. E, pe, pe, pewna procesualność tożsamości płciowej, a także psychologicznej. Seksualnej, ale Przepraszam, procesualność? Ja w sensie takim, że się rozwija po prostu i ona jest w pewnym spektrum. To znaczy nie ma białe, czarne. No to właśnie. jest po prostu no. jakaś, jakaś no, taka płynność. Natomiast tutaj bym jakby na marginesie albo z gwiazdką dodał, szczególnie dzisiaj powinniśmy jednak uważać na właśnie te podziały binarne, męskość, żeńskość, mhm. również ze względu na, na, na tę płynność, ale także na to, co może być poza tym. Schematem, bo może być, i to jest szczególnie, powiedziałbym, interesujące, że mamy tę świadomość już teraz, że to nawet, nawet już nie jest proces między, wiesz, A a Z, powiedzmy, czy jak, w jakiejś linii, tylko że to jest po prostu jakaś taka sfera której możemy dobyć jakiś scenariusze, o ile nam społeczeństwo na to zezwoli. Ty mówisz interesujące, ja mówię dezorientujące mm. dla mężczyzn, którzy, którzy, no nie wiem, szukają O no, Nie, bo to, bo to jest zdecydowanie bardzo trudne. Być może najtrudniejsze pytanie, jakie można sobie postawić: kim jestem i czego chcę. Mm -hmm. Jeśli mężczyzna no tak. jest Absolutnie. na tyle. Mężczyzna, czy ktokolwiek jest na tyle silny, albo sprostać odpowiedzialności, która idzie za tym pytaniem, no to szapoba. Bo to na pewno jest łatwiejsze dobyć jakiegoś scenariusza z szafy i po prostu odtwarzać tę rolę. Jestem rycerzem, jestem prowajderem, jestem ojcem. Jestem heterykiem. Na przykład. Myślę sobie, że żyjemy w takich czasach, w których y, ogromnie poszerza się y, zbiór możliwości. I też to, co też wskazała, na co wskazała Angelika, jest właśnie konfuzyjne, tak? Czyli nas może mieszać. To znaczy, nagle pojawiają się, jesteśmy wychowani w pewnego rodzaju zestawie cech, które kojarzymy jako męskie, co zresztą w ogóle nie jest złe, bo być może możemy je nazwać męskimi. Ale w pewnym sensie mężczyźni również coraz częściej sięgają, i to również to słowo hetero tu padło, ale sięgają po takie atrybuty, które do tej pory były kobiety. Malują paznokcie. Moi koledzy, którzy chcą hetero, chcą też mieć absolutnie prawo do tego na przykład. Ja miałem jeden taki spektakl, bo Kiedyś robiliśmy czytanie na podstawie Fuku w Warszawie i też chodziliśmy na Czyli szpilkach. Czyli książki Remigiusza tak, tak, tak. i też chodziliśmy na szpilkach i to były wykorzystane chłopaki chodzący na szpilkach, ale jeszcze wcześniej we Wrocławiu w śmierci dziewczynie u Eweliny Marciniak też po raz pierwszy założyłem szpilki. Oprócz tego, że okazuje się, że mam mięśnie jakieś na stopach, o których nie, nie miałem świadomości, że są, po prostu to następnego dnia zakwasy takie, że hej ho, ale 15-centymetrowe szpilki przechodzisz przez całą scenę na widowni jest ponad 400 osób. Przecież to jest cudowne. Tego nie da się opisać. I czy to nie jest męskie? To jest genialne. W sensie jakby nagle poczułem, że to jest ta inna męskość, o której jakby właśnie mówisz, że paznokcie, że jakby ten. Że nagle to jest coś niesamowitego, że ty odkrywasz siebie w tej, w tej męskości jakby na nowo. Więc to jest to cudowne uczucie. Naprawdę każdemu mężczyźnie polecam przejście się właśnie i jakby poczucie tego, że można. To jest niesamowite, absolutnie. Każdemu mężczyźnie polecam i, i cudowne to, że te paznokcie nagle stają się męskie. Mężczyzna ma paznokcie. No bo dlaczego nie? A propos tego, o czym mówi Piotrek, z radością obserwuje y, tych y, nowych idoli typu Harry Styles, typu Timothée Chalamet, typu Lil Nas X, którzy wprowadzają właśnie, którzy jakby wychodzą poza coś, co wiesz, wcześniej było uznawane za... Za normę czy za standard męskości. I oni mają, myślę, gigantyczny wpływ na to, też jak ci młodzi ludzie, o których ty yy, mm. mówiłeś wcześniej, postrzegają dzisiaj płeć. Ja też sobie myślę, że my mówimy tutaj o y, takiej y, bardzo tym zachodnim konstrukcie, który zmienił o, tak. się w pewnym momencie, bo gdybyśmy y, posługiwali się też filozofią wschodu chociażby, mm -hmm. w której ta męskość i kobiecość od czasu do czasu w różnych proporcjach mieszka w tych mężczyznach i kobietach, też, y, też bylibyśmy, troszkę inaczej patrzylibyśmy na to, chociażby, no nie wiem, no, to odbija się chociażby w koncepcji shimeli y, mm -hmm. w Tajlandii, tak? To jest zupełnie inne jakieś podejście do różnego rodzaju cech. Ciągle jesteśmy w perspektywie kultury zachodu, i ty bardzo pięknie zauważyłaś, że przecież to jest jeden z, jeden z możliwych scenariuszy. A te wszystkie kultury, które są równorzędne zdecydowanie, być może ciekawe i ciekawsze, one również operowały schematami męskości i łamały je bardzo, bardzo często. No, chociażby przychodzi mi pierwsze na, na myśl, no to jest oczywiście teatr bunraków, w którym mężczyźni odgrywają wszystkie role. Tak, jak w teatrze szek szekspirowskim. Mm. E, natomiast. E, tutaj... No i tak jak Piotrek. E, tak, ale tutaj to, co Piotr mówił, to też jest e, niesamowite, bo ty masz doświadczenie tej, tej, tej. Powiem to w cudzysłowie, ale jednak. Mm. Złamanej męskości i e, co więcej, tej mę złamanej męskości scenicznie, czyli ona, ona jest wystawiona na, na, na bycie widzianą, podziwianą albo negowaną, bo to jest dosłownie scena, tak? Jak kultura jest sceną, w w której my się przechodzimy wciąż, ciągle, tak, w, w, w tym schemacie, właśnie pierabodzie codzienności i habitusa, czyli tak, no zwyczaju, ty masz doświadczenie dosłowne wyjścia na scenę i to, to być może jest nieco, nieco inne, powiedziałbym, bardziej subtelne, dlatego że ty rzeczywiście jesteś w światłach, na ciebie patrzą setki oczu i to jest doświadczenie, które ciebie przemienia nie tylko jako aktora, ale jako postać, jako, no, jako mężczyznę. Um... My, każdy z nas, który, który nie ma takiego doświadczenia, ma możliwości bycia na scenie, również doświadczamy tego często, chociażby pomyślcie pa, Państwa albo panowie, moment, w którym zakładacie na siebie garnitur, koszulę białą i krawat oraz wąskie buty, to jest moment zmiany. To znaczy, ta męskość jest, jest po prostu kostiumem. Wtedy stajesz się tą postacią. Na tym bazował przecież absolutnie kultowy bowling w Nowym Jorku. Który, który pozwalał osobom zupełnie wykluczonym, nieheteronormatywnym, niebiałym, niecisgenderowym, aby odgrywały role dla nich zakazane, czyli te role na, pokazywane na przykład w, w serialach typu Dynastia, gdzie taka osoba mogła być nagle posiadaczem, mogła nosić garnitur, mogła nosić kapelusze takie duże. I to jest właśnie dowód na to, że trochę atrybut... E, ubioru, ale też tych paznokci, o których mówiłaś, e, czy, czy mody i, i postaci, które pojawiają się w przestrzeni kulturowej, jest, e, jest oczywiście płynny i dostępny dla wielu z nas, a odwaga nie płynie z, jak mówiłaś, posiadania tych czy innych atrybutów e, cielesnych, tylko z pewnego rodzaju decyzji. To ja y, chciałam dopytać o jedną rzecz, mianowicie, Ty, Piotrek, masz takie doświadczenie bycia na scenie, w tym, chciałam powiedzieć, dragów, ale powiedzmy w, w kostiumie y, kobiecości. Ale czy to oznacza, że, y, że masz je też na przykład w takiej codzienności? A właściwie chciałam też dopytać o, i o to, czy. Bo kobieta ubierająca spodnie już nie jest zagrażająca hmm. dla kultury. Ale jeszcze do całkiem niedawna było. Była. Tak, tak, tak. Rozumiem. Ale mężczyzna zakładający sukienkę już dla kultury zagrażający. Mocno jest. Słuchaj, zaraz, Piotr, jeśli mogę, bo mi przyszła teraz na, na, na myśl pewno Państwo też macie ten, ten, to, to świeżo w pamięci. Jakieś dwa-trzy tygodnie temu pojawiła się w przestrzeni w przestrzeni takiej właśnie no jakby medialnej, nowa zupełnie postać osoby, no, osoby która, która w Stanach Zjednoczonych odpowiada za em, em, odpady nuklearne. Która to osoba jest niebinarna, w przestrzeni publicznej pojawia się w szpilkach różowych, bywa ubrana w wielkie, rozkloszowane suknie i jest, no, niezwykle, niezwykle ważną postacią w rządzie Bidena, czy w rządzie amerykańskim i absolutnie nikt nie kwestionuje jej, no, jakby wykształcenia, czy tego, że nadaje się na stanowisko. A to, co staje się przedmiotem dyskursu publicznego, to te szpilki. I e, ja bym chciał tutaj, tak. jakby, uzmysłowić nam wszystkim, I tak, czy zadać właściwie takie pytanie: czy na pewno szpilki, rurki, e, nie wiem, apaszki, czy pomalowane paznokcie świadczą o braku męskości? Bo naprawdę nie jest chyba tak, że te spodnie rurki świadczą o e, za przeproszeniem wielkości Kochones. No, 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 tak, tak, tak. Albo że nie wiem, że ktoś ma. Miękkie ruchy. Co to mm. znaczy? Ale to ciekawe że... było, co Agam mówiła, bo, bo rzeczywiście, czy ty przenosisz ze sceny tę odgrywaną kobiecość także na pewne, y na codzienność? Czyli potrafisz też to jakby w sobie odkryć? No, to, to mi odkrywa cały czas. Mm -hmm. Jakby ja jestem zdumiony, bo. bo te, no ma, mamy swoje te wzorce, tak jakby z dzieciństwa. Nie wiem, y ja uwielbiam na przykład. Y to już trochę, trochę, to trochę będę jakby uciekać, ale słuchajcie, pamiętacie taki serial This Is Us? Na tak, HBO? Mm -hmm. I tam na przykład ja płaczę co odcinek, mm -hmm. bo co Najbardziej odcinek... Najbardziej wzruszający amerykański serial To jest, to jest serial absolutnie serial skonstruowany tak, żebyśmy wszyscy płakali I, i, co odcinek. Wiecie, i płaczę co odcinek i sobie myślę, dlaczego ojciec ze mną tak nie rozmawiał na przykład? Mm -hmm. Dlaczego ja nie miałam takich relacji z ojcem? Mm -hmm. A na przykład w filmie Call Me By Your Name macie scenę z ojcem, z synem, i rozmowa, i ojciec mówi: Słuchaj, to, co doświadczasz w życiu, to jest Twoje. Jakby nie uciekaj od tego. Jakby to jest piękne. Ja nie miałem takiej możliwości. Gdzieś, gdzieś właśnie zabrakło mi odwagi. Gdzieś gdzieś uciekam. Ale jakby nie bój się tego. Ja Cię wspieram. Nie bój się tego, i słuchajcie. No i jakby łącząc to wszystko i łącząc to, co robię na scenie, też odkrywając to, jakby czuję, że to tak, to tak wpływa pięknie na moje życie. Jakby. Zaczynam odczuwać takie piękno wśród innych ludzi, wśród, wśród, jakby tych emocji, które są, które dlaczego przestaję oceniać ludzi, Niech każdy po prostu żyje i kocha się tak jak chce, nie każdy też się ubiera tak jak chce, niech też pilki zostaną, bo one są piękne widocznie Strasznie dla niego. Niewygodne. E, I wiecie, no i tak powinno to wszystko płynąć. Ale też, bo twoja książka jest trochę o twojej, no pośrednio o twojej ewolucji, bo to jest książka o takim kawałku w życiu, czy takim kawałku męskości, od którego ty później odszedłeś. Absolutnie tak. I to był taki okres, w którym mogłem kogoś nazywać rzeczywiście po miękkich ruchach albo po obcaskach, że o, chyba jest cioto, albo tam jest pedałem, prawda? I to, był, I to był taki okres mojego życia, ale ja wtedy za, zadaję sobie teraz pytania na tym okresie, w którym jestem, co spowodowało, że tak właśnie kogoś mogłem ocenić. Brak wiedzy, jakby wpływ takich osób, a nie innych. Tylko właśnie pytanie: ile ty masz w sobie e, otwartości i odwagi, żeby nie bać się tego swoje, swoich ram? Mhm. Nie bać się przywitać w policzek z y, kumplem? Nie, baw się, nie, ba, nie bać się poplotkować mhm. z nim? O, słuchaj tam nie, nie bać się mówić o seksie. No opowiadałeś mi to, co sobie zapamiętałam o tym, że w Twoich męskich przyjaźniach jest bardzo dużo bliskości też takiej yy, yy, fizycznej przytulania, wyznawania sobie uczuć. Tak, tak, tak. No jak, jak najbardziej, no inaczej jakby sobie tego nie wyobrażam. A, a rzeczywiście taki, a takie heteryckie rzeczywiście, o których mówimy, takie też znowu stereotypowe, no to tam jest też mało takiej swobody do, do, do hmm. jakby jakby dzielenia się tym, no jednak. No nie będziemy gadać chyba o uczuciach stary do no. bez, bez kitu, no. Ej, pogadajmy ale, o samochodach, no, ale nie to, wiem. No. Ale to sprawia, że zamknięci w tradycyjnej męskości mężczyźni mają strasznie mało przestrzeni dla siebie, prawda? No, ale też mało przestrzeni dla drugiego człowieka. Mhm. Jak właśnie, jak ma ojciec rozmawiać z synem potem, kiedy sam nie rozmawiał o tym, mm. o czym powinien? Mm. Dlatego właśnie ta scena kanapowa ojciec syn. No to przecież to jest coś, co Czego ja nie miałem, i też większość na przykład moich kumplik gejów nie miała. Dlatego to jest tak wzruszające. A ja bym chciał tutaj włożyć chyba jednak kiw. Z tego względu, że tacy, tacy jesteśmy inkluzywni, tacy jesteśmy, wiesz, otwarci na całe, na, na całe spektrum tęczy i tak dalej. Więc dlaczego, słuchajcie, um, wciąż uh, wizja twardego, uh, silnego, milczącego drwala albo wikinga jest tak sexy. No właśnie, to jest też problem. No. To nie jest problem. I to, znaczy, Jeżeli jest, jest problem z takim... Rozumiem. Słuchajcie, to ja wam odpowiem tak. O. Istnieją fantazje erotyczne, których nie trzeba, a wręcz nie należy realizować. Okay. To jest piękna odpowiedź. Bardzo proszę. Jeśli tylko zdamy sobie sprawę z tego, okay. że, jest to, że, że jest to ze spektrum fantazji, ale też że jest to jeden ze scenariuszy, który naprawdę można e, odgrywać w sposób nieraniący, nieagresywny, nie to będzie nadal wszystko w porządku. Mm -hmm. Bo nie chcemy wyrzucić. Dekonstruowanie e, patriarchatu nie polega na tym, że wyrzucamy wszystkich białych, heteroseksualnych mężczyzn poza nawias. No. Tylko mówimy: forma agresji, którą e, radzisz sobie ze swoimi uczuciami, których nie potrafisz nazwać, i ze swoimi emocjami, jest błędna. Przemyśl to. Nikt nie chce pozbywać się super fajnych facetów hetero, białych, e, katolików, chrześcijan, kogokolwiek. To nie chodzi o to, że zwalczamy męskość, mm. czy mężczyzn, tylko pewien konstrukt, który jest dla nas wszystkich groźny. No, raniący też, no, po prostu. Ale zostaliśmy wychowani trochę w społeczeństwie, w którym takie milczenie, niedostępność, siła, y, wszystkie te atrybuty, o których my mówimy jako uwaga, o toksycznej męskości, mm -hmm. Mm -hmm. były w cholerę porządne. I one są, czy one nie są wciąż, Boże, może nie toksyczna męskość, ale taka yy, tuż przed. To już hegemoniczna męskość. Czy ona jest, nie jest wciąż bardzo atrakcyjna w, dla mężczyzn nie hetero? Myślę, że to, że to działa na, na poziomie kalki, po, pożądań, i, i, ona, i ta kalka się oczywiście sprawdza. To są, to są takie właśnie wyobrażenia, które także. Są powielane w przestrzeni mediów, kultury, reklamy, literatury, i teraz wiesz, przychodzi mi do głowy Toma Finland, który, jak spojrzysz sobie na twórczość Toma w Finland, to masz do czynienia z absolutnie przemocową męskością, z apoteozą męskości ciała, piękna tego ciała, i jednocześnie z przemocą to się łączy. Jako właśnie fantazmat, w tym przypadku gejowski, ale myślę, że kulturowy po prostu. Bo, bo to, bo, bo rzeczywiście ta toksyczna, to jest jakby stopień... Mm, Wyżej od tej hegemonicznej, bo w, tym, w, tej, w tej toksycznej również znajdzie się element autentycznie przemocowy, bo hegemoniczna męskość to jest taka, która łączy się właśnie w dużej mierze z milczeniem, z wycofaniem, z brakiem empatyczności, ale jednak z zaradnością, z, z, z siłą, z władzą, być może często nierefleksyjną, ale jednak. Natomiast ta toksyczna to jest przemocowość. Mhm. Znaczy, mogą być osoby, które w swoich fantazjach. Pragnęłyby takiego schematu. No, to, to jest niewątpliwie tak. I Tomo Finland wyraża to w swoich rysunkach, który jest teraz y, przecież uznawany za artystę, nie y, człowieka, który tworzył pornografię. Jeśli Państwo zwrócicie uwagę na, na, na te rysunki, to niewątpliwie mamy tam y, y, do czynienia właśnie z tymi y, elementami władzy, przemocy, apoteozy y, piękna męskiego ciała, y, bliskości, która zawsze obarczona jest jakimś. Gwałtem, bo między mężczyznami tego typu nie ma autentycznej zgody na bliskość, ona musi być wywalczona. Hmm. Ja zapytałam o mężczyzn nie hetero, a propos takiego zjawiska, o którym ostatnio czytałam, i to jest co prawda analiza badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych, ale być może w Polsce działa to podobnie. Mówię o femfobii wśród mężczyzn nieheteroseksualnych i o takiej właśnie, o tak, silnie atrakcyjnej, tradycyjnej męskości. W oczywiście, tak, tak. Znaczy, to bardzo jest... Właściwie to jest ciekawe z punktu widzenia teorii. Tutaj się będę asekurował jednak, żeby, żeby nikt z Państwa nie pomyślał, że ja tutaj jestem za. Natomiast rzeczywiście tak to wygląda, że nawet w sytuacjach całkowitego wykluczenia, jeśli mamy do czynienia z okropnym i oczywiście karygodnym zjawiskiem Cwelenia, to gdy te osoby, i są na ten temat badania, zostają przeniesione do wspólnych, do celi, w której znajdują się inne takie osoby, to również powstaje schemat przemocowy i hierarchiczne. Mm. <śmiennie> Więc tutaj ta, te, ten um, sprzeciw, czy jakby taka, no nie, nie, że sprzeciw, ale jakby niechęć właśnie do tego fem, czyli do tej kobiecości, czy, czy schematów miękkości i, i no sfeminizowania jednak. Ja bym tutaj upatrywał głębiej w, wiesz, w tym problemie takim generalnym, ogólnym, głęboko zakorzenionym, że kobiece jest gorsze. Kobiece to jest to, słabość, co? to, to taka... jest miękkość, słabość, no. uczuciowość, wrażliwość, to jest no to, o czym mówiłaś, w jest Siódmym Simone de Beauvoir, druga płeć. Jeśli mówię druga płeć, to oczywiście nie ma wątpliwości, że, że myślał o kobiecie myślała o kobiecie, pierwsza. ponieważ istnieje centrum, które jest męskie, a kobieta jest zawsze marginesem. Tak mówi Simon de Beauvoir w 47 roku. I tutaj u Gejów, owszem, też będzie ten, ten schemat działał, sfeminizowany. U kobiet będzie działał ten schemat, również tak, wewnętrznie. Mh. My będziemy o sobie myśleć również w ten sposób i dopóki też myślę, że my nie rozprawimy się z pewnego rodzaju schematami, to też e, będzie nam ciężko. Wspomniana już autorka książki o płci i mózgu opowiada mm. taką anegdotę, dlaczego w ogóle napisała tę książkę. Mówi o tym, że kiedy, e, kiedy wybuchła jej jakaś rura w, w ogródku, e, wysłała jedno ze swoich dzieci e, po sąsiada, Sama tę rurę, tak wiecie, złamała, złapała i po prostu zapobiegła temu, żeby to sikało. I sąsiad przybiegł z tym dzieciakiem, i ona mówi: No, zrób coś. A on mówi: Ale co? I ona zdała sobie wtedy sprawę z tego, że hydraulika nie idzie w parze z męskością, że naprawianie auto nie idzie w parze z męskością, że zarabianie pieniędzy nie idzie w parze z męskością, że, że przemoc nie idzie w parze z męskością zawsze, tak? Że to nie są, że to nagle dla nas wszystkich, Tkich, że nie jest... trzeba sobie samemu strugać półek. Nie, nie, ja też to Ale... sobie uświadomiłem, prawda? Ja jestem aktorem, jednak mam dwie lewe ręce. Hello. Jest anegdota o struganiu półek. Próbowałem kiedyś zamontować sam półki. No. to wydawało się bardzo proste po prostu. Przywiercenie, wymierzenie. Mam penisa, to półki Tak, ma mam jaja, prawda? I jakby to się uda. No, niestety nie udało się, no. Więc jakby... Ale przyznanie się do tego właśnie chyba jest największą jakoś takim problemem, no. Jak się przyznajesz, już jest z górki. Nie, no to też jest to złudne przekonanie wobec feminizmu, tak? który y, mówi się czasem, to jest idiotyczne, ale czasem się mówi, feminist feminizm kończy się jak trzeba wnieść pralkę na ósme piętro. Pokaż mi osobę, mężczyznę, męża. który sam wnosi, który wnosi, wnosi na cokolwiek piętro. na ósme piętro czy czwarte. To jest absurd, oczywiście. No, tak, 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 tak. Więc, więc nie. No. A rzeczywiście, tak, bardzo często to było powtarzane. Opowiedzcie nam trochę o takich modelach męskości, które obserwujecie. Dla mnie na przykład teraz, tak jakbym miał określić, co jest męskie, a co nie. I e, ostatnio wyszła nowa publikacja b, 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 zarażeń HIV w Polsce. I się okazuje, że jest ich coraz więcej. E, rozmawiam bardzo często z heterykami, e, z, z moimi jakimiś znajomymi e, i jestem jakby przerażony jakby sytuacją, w której. Ludzie zmieniają partnerki, partnerów, jeśli nie badają. I sobie myślę, czy to nie byłaby dzisiejsza męskość, że idziesz, badasz się, jesteś fair wobec drugiej osoby? Czy to nie jest na przykład męskość dzisiejszych czasów, bierzesz że po odpowiedzialność prostu odpowiedzialność bierzesz za odpowiedzialność siebie. za siebie, ale też za kogoś innego? Nie musisz zakładać rodziny, żeby brać odpowiedzialność za syna, córkę, matkę, żonę. Możesz brać odpowiedzialność za tą przypadkową osobę? To jest moja osobę. fantazja seksualna, że ktoś bierze odpowiedzialność to. za te patania. Ale wie, wiecie co? I tak sobie myślę, że to może na przykład jest męskością. Ja no nie robiłem od 18 roku życia badań. Przed tymi pierwszymi badaniami byłem też zestresowany mocno, bo co? Bo jak dla mnie to było jakieś tam niewiadoma jakaś taka i też nie wiedziałam, jak to się robi, ale no kurczę, no, chyba tak trzeba. Jakby tak mi się wydaje, że to jest na przykład taki kierunek. No. Um, zasłuchałem się w to, co, co, co mówiłeś, bo to jest bardzo ciekawe. Po pierwsze, żebyśmy zwrócili jednak uwagę, że zagadnienie HIV-AIDS, bo nie jest to problem już dzisiaj i mówiąc o problemie, stygmatyzujemy. Ono ewoluuje co do świadomości społecznej. Myślę sobie, że jesteśmy w czasach, które The Guardian chyba napisał niedawno, dwa tygodnie temu, że w tej chwili już stwierdza się, stwierdza się osoby, z HIV w większości są heteronormatywne. Więc ten stygmat, że jest to choroba gejów już minął szczęśliwie. No, zarażenia oczywiście nadal są, ale wiemy już, że istnieje PrEP, że wiemy już, że trwają badania nad szczepionką i wiemy też, że AIDS nie jest chorobą śmiertelną, tylko no, jakby nie mamy już tych, tych, tych stygmatów, więc być może z tego jakoś ratuje tutaj, bo, bo, bo właściwie ten, ten temat, o którym który zarzuciłeś jest bardzo interesujący. Z czego to mogłoby wynikać, że ktoś się nie nie Chcę badać. Wiesz, nie, nie usprawiedliwiam oczywiście tej sytuacji, ale gdzieś tam, jeśli w, w nawiązaniu do męskości, to zdecydowanie to, 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 to zawsze będziemy, jakby będę powtarzał, że, że wolność, czyli jakby jedna z naczelnych, jeśli nie najważniejsza, wartość związana jest z odpowiedzialnością. No, to, to nie ma wątpliwości, to nie jest jakaś, jakaś chudzpa, tylko to jest podejmowanie decyzji. To jest przede wszystkim wolność to, to na, i na tym polega trud tego wszystkiego, bo często ludzie będą wybierać bezpieczeństwo na przykład, czy jako nakładane kulturowo, społecznie, politycznie, medialnie wzorce łatwe do odegrania, w których na przykład nie trzeba myśleć o konsekwencjach, ani dbać o drugą czy inne osoby. Natomiast jeśli pytasz, co, co, co w przyszłości miałaby oznaczać męskość, to myślę sobie, że będziemy świadkami i świadkiniami tego, że każdy z każda z koncepcji płci i tożsamości będzie ewoluowała, dodając nam właśnie tej wolności i szczęśliwie również odpowiedzialności, właśnie po to, aby móc, czy być w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jestem i czego chcę naprawdę. Jakich mężczyzn my sobie życzymy w przyszłości? Nie wiem. Nie, nie wiem. Wiemy. Pięknych. 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 Pięknych e, A otwartych. ja tam lubię brzydkich. I tyle. Słuchajcie, Brzydali. każdemu jego porno. E, chciałam powiedzieć, że chyba ta wolność jest tutaj e, szalenie ważna. Wolność, z którą kroczy odpowiedzialność i myślę, że w e, fantazjach erotycznych wielu osób, które chciałyby łączyć się m, z mężczyznami, ta odpowiedzialność dla obydwu stron obydwie strony. Y, dla obydwu stron. Ona po prostu y, występuje. I myślę sobie, że jeśli ta wolność ma kroczyć wraz z odpowiedzialnością, no to, to jest jakaś taka. To może wizja. życzmy wszystkim i mężczyznom, i kobietom, i osobom niebinarnym y, wolności od toksycznych wzorców po prostu. Prawne. Tak, to prawda. Bardzo wam dziękujemy. Dzięki ten serdecznie. Ten... To była przyjemność. Dziękuję bardzo. To było Sharing is Caring, podcast, który powstaje w partnerstwie z marką Reserved. Prowadziły go Angelika Kucińska, Aga Kozak i zapraszamy was oczywiście do słuchania kolejnego odcinka, chyba za tydzień. <grym> chyba już za tydzień. Możecie go słuchać na Spotify, Apple Podcast i innych platformach. Możecie go też odsłuchiwać na YouTubie. No i tam... Możemy. I tam możecie nam zostawić komentarz kulturalny. Myślę, że tutaj będzie ich dosyć dużo. Zachęcamy Was do tej Zapraszamy. dyskusji. Zapraszamy. Obserwujcie, subskrybujcie i mamy nadzieję do usłyszenia niebawem. Do usłyszenia.